Siema. Podbijamy siłę. 5. 1. Ach. 1. Resztę podbijemy sobie w broń dwuręczną. Bo nie mogę zaniedbać jednego z tych. Chociaż myślę, że ja już nie będę miał bardzo punktów nauki. Znaczy, no ja muszę expić, tak? Wróć. Ja pierdolę. A, bo z góry pokazuje ten, który był ostatnio użyty. No, jest różnica. 32, 71. Także no, silny oręż. Ja uważam, że jestem trochę out z levelem. A, tutaj się przeniósł kolega. A może po prostu przenosi się o jakiejś określonej godzinie. Poziom mamy 7. Wow, spoko. Idę zanieść mu te kostury. 4 kostury. Generalnie się z nimi szybko uwinąłem, ale chciałem tak samo podbić sobie statystyki pod broń. Teraz to ja będę ciachał wszystko. Szkielety gobliny nie powinny stanowić dla mnie zagrożenia. Może pancerz nawet dostanę lepszy. A to. Chwila! Są chyba wszystkie. Tak, to wszystko. Pod twoją nieobecność Alegon, mój Bóg, zesłał mi wizję. Nadchodzi niebezpieczeństwo, musisz się przygotować do walki. Co mam robić? Wracaj do swojego dowódcy, niech cię przygotuje. A tu masz obiecaną nagrodę za kostury. Zmykaj już, pozostało niewiele czasu. Gdy już będziesz gotowy, wróć do mnie. 250 sztuk złota. Czyli będziemy z nim współpracować, tak? Czyli co, mamy jakby świrów z sekty Inosa albo Beliara. Chociaż no ci od Inosa i Beliara to niby ze sobą handlują, więc ci od Beliara niby nie są aż tak źli, tak powiem. Dobra, przetestujmy broń. Uniwersalny dialog, wróć do swojego dowódcy. Dla każdych tych. Hej, ty! Gili. Mam informacje dotyczące owej tajemniczej postaci. Mów, co to za jeden. Czy stanowi dla nas zagrożenie? Zaprzyjaźniłeś się z nim? Ten nieznajomy ma na imię Atto, jest kapłanem boga równowagi Alegona, nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia i owszem, zaprzyjaźniłem się z nim. Coś powiedział. Tak, dostał wizji. Powiedział, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Kazał mi wrócić do ciebie i się przygotować. Nadchodzi niebezpieczeństwo? Muszę przemyśleć. Pomyśleć. Już wiem, o co mu chodziło. To faktycznie niebezpieczeństwo. Jeśli chcesz, mogę ci sprzedać średni pancerz za jedyne 400 złotych monet. Załatw. Wyśmienicie. Miałem tyle. Ale mogę mieć zaraz. Ciekawe, jak będzie wyglądał ten średni pancerz. Pokaż mi swoje towary. Sztylet, zardzewiałe topory, mieczyk, piękny miecz, zdobiony kij, mrocznej straży. Dobra. Generalnie mógłbym też zrobić takiego myka, że sprzedać sobie pancerz i kupić ten pancerz, tylko nie wiem, czy on by chciał ze mną rozmawiać, bo czasem tak postacie mają, że jeśli należy do jakiejś gildii, to nie mówią, ubierz się porządnie. Ale tu nie mam nawet przypisanej gildii. Nie ma żadnej gildii. Nie ma opcji przypisania gildii. Sprzedasz mi pancerz? Jasne, oto on. Czas skopać tyłki złu wojowniku orgiestra. Aha. Aha, trochę lepsze. A pewnie ten ciężki to ten, co mają tutaj. Mogę coś wykonać? Tak, naturalnie, jednak mam zlecenie tylko dla posłańca. Ktoś musi zanieść pradawne ostrze dla alchemika Eda. Ed przesiaduje zwykle w karczmie. Dostarczysz? Mogę spróbować. Mam nadzieję, że po drodze nikt mnie nie dopadnie. Nie ma szans.
Ostrze odstraszy silniejszych przeciwników. Dobrze, po czym poznam, który to Ed? Zwykle chodzi tylko w czerwonej szacie alchemika. Zresztą w karczmie przesiadują tylko 3 osoby, z tego co mi wiadomo. Dostarczę ostrze najszybciej jak się da. Mogę to ostrze założyć? Sztylet. Piękny miecz. No, on jest questowy pewnie. Prawdawne ostrze. Jest jednoręczne. Swordest. Nie mam nowego rozdziału. Jeszcze. Pewnie nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo i my będziemy musieli się przygotować, walczyć ze złem. I tak dalej, i tak dalej. Karczmie. Karczmie. Jak mnie mam, chodzi o karczmę harpie. No tak myślę. Raczej tu wśród goblinów nie siedzą. Dobra, zapiszmy też na drugim slocie. Przy okazji będzie to dobry sparring dla naszego miecza. Na wilku przetestujmy. 71 obrażeń, no to nie jest mało. Generalnie w Gothiku 2 no, dosyć duże są wymagania broni, co nie? Chyba w Gothiku 2 są jeszcze większe jak w Gothiku 2 Nocy Kruka. No wiadomo, no, dłużej gramy i więcej możemy sobie pozwolić. W Gothiku 1 uważam, że częściej były bronie. W sensie te wymagania nie były aż tak wygórowane. Były tam po 17, po 23 wymaganej siły. Tutaj niby w Gothiku 2 też, ale no z reguły to były pełne wartości. 30, 40, 50. Generalnie jak zdobywamy poziom, mamy 10 punktów nauki, no to wiadomo, można sobie ze 3 w zręczność dać. Z łukami jest chyba troszkę inaczej. Z łuki... Chociaż nie wiem. W ogóle w Gothiku 2, normalnym, kusze wymagają zręczności. W Gothiku 2 Nocy Kruka wymagają siły. A jaki jest Gothiku 1? Chyba siłę wymagają? Nie wiem. Ale pamiętam to, że w Gothiku 2 normalnym to zręczności wymagało. Generalnie podoba mi się, co jest zaimplementowane w Gothiku 3, że jakieś przedmioty potrafią wymagać od was hybrydowych umiejętności. A mianowicie siła, zręczność. Znaczy tam to jest zdolności łowieckie. Wilczego kłatu raczej nie znajdę, co? A szkoda. Dobry miecz. No ale... nie byłby mi teraz potrzebny. 45 obrażeń, 22 wymagana siła. Coś takiego. Za te rekarstwo 25 strzał dostałem. Złoto normalnie. Al. Paladyn, normalny. Karczmasz. Kup wytrych. Proszę bardzo. Czym się zajmujesz? Handluję. Jeśli chcesz, możesz u mnie kupić żywność. Mam jej dość sporo, bo Ed i Al, moi najlepsi klienci, zaopatrują przy okazji moją tawernę. Gdy będziesz czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Mam też na sprzedaż wytrychy. Super. Aha, to jest szata alchemika. Witaj. Nigdy cię tu nie widziałem. Pierwszy raz w karczmie? Jeśli tak, to pogadaj z karczmarzem. Na pewno będzie mógł cię w coś zaopatrzyć. A ty możesz mi coś sprzedać? Mogę ci sprzedać kilka mikstur, które sam uważałem, lecz po podwójnej cenie. Podwójnej cenie? Ty chuju. Lejwar kazał mi przekazać ci te ostrza. Dobrze, powiedz mu, że otrzymałem przesyłkę. Masz tu trochę złota. Resztę dostaniesz, jak już zameldujesz wszystko Lejwarkowi. Pójdę już. Powiedz, że
Może zwrócę za tydzień. Aha, te esencje mógłbym kupić, żeby mnie przyjęli do tego. Do świrów z sekty. Znaczy ogrodników magicznych. Czyli jakby nasze pole gry się rozszerza. No myślę, że zaraz powinienem mieć ten trzeci rozdział. Który to już jest w ogóle odcinek? Nie wiem, z piąty albo szósty. No musiał potem sobie po prostu je ponumerować. No. Także. Modów trochę jest jeszcze. Niedużo. Te drobne mody poprzechodziłem w większości. Te drobne mody poprzechodziłem w większości, teraz zostaną mi właśnie takie, no jest parę modyfikacji takich, parę, chyba jedna, 30 godzin, insygnia jest na 20 godzin. Staram się też na bieżąco znajdywać coś w internecie, no, ale często są to właśnie produkcje bardzo niszowe oraz bardzo krótkie. Ale to będzie cały czas zasilało mój zasób modyfikacji. Także spoczy. Dobra, gdzie nasz guru? Gdzie nasz guru? Gdzie on kurwa jest? Gdzie on kurwa jest? Gdzie jest brat? Gdzie jest twój brat? A, tu stoi. Trzeci rozdział. Dostarczyłem ostrza. Bardzo dobrze. Jesteś dobrym posłańcem. Jak będę miał jeszcze jakiś do transportu, powiem ci. Auto twoja zapłata. Posłańców płacą bardzo dobrze, więc nie narzekaj. No, 250? Niedługo chyba znów będę miał dla ciebie zadanie. Tym razem trudniejsze. Przyjdę później. Czyli już? Myślę, że powinienem iść do tego z Odadanosa. Ciąka. Idźmy spać. Przy okazji życie sobie zregeneruje. A, że już mam do ciebie przyjść? Nie. Idźmy do naszego ziomka nowego. Myślę, że będzie jakiś związek z tą wieżą Xardasa. No tam były szkielety. No to by wyglądało, jakby to był taki next level naszych przeciwników. Z racji, że my też się wzmacniamy, to nasi przeciwnicy też są silniejsi. Tak jak walczyliśmy teraz z czarnymi goblinami, z jakimiś kubkami, to szkielety gobliny właśnie by wyglądały na takich silniejszych przeciwników. Chwila! Atto. Jestem gotów. Właśnie widzę. Weź jeszcze ten pancerz. A więc przejdźmy do rzeczy. Musisz udać się do opuszczonej wieży i porozmawiać z przesiadującym tam człowiekiem. Mam tylko z nim porozmawiać? Porozmowie i tak pewnie się na ciebie rzuci, więc ruszaj i znisz zło. Dobra, ale ja tymczasem robię cięcie. Lecimy cały czas. Muzyka powinna zaraz ustać. Tutaj gdzieś w połowie.
Dobra. Nerwuje mi głos tego goblina. Już nie. Już wcześniej ujadał trochę. Dobra, idziemy. No i tutaj mieliśmy wypędzić zło. Są szkielety goblinów. No ale nie powinny one stanowić dla mnie teraz jakiegoś większego wyzwania, póki mam lepszą broń. No i generalnie jestem silniejszy. Dosyć sporo mi zabrał. Dobra, zbierzmy przedmioty. Pochodnia. Pasu żadnego nie mam. Rzadko które modyfikacje w ogóle oferują coś takiego. Jak zauważyłem. No, nie pomijam returninga, który też w samym ogólnym zamyśle posiada coś takiego. Ale ostatnio właśnie miałem pewną modyfikację. Chyba to był Mroczny Legion. O dziwo. Albo coś. Nie pamiętam. Nic się nie leczymy. Całą grę praktycznie jak gramy. To bazuje na... Na czym? A, na spaniu. Dobra. Nic, nic. Jest Jon. Etarion, a więc to ciebie przysłali. Głupcy, nikt nie ma ze mną żadnych szans. Przygotowuję ten teren na przybycie mojego pana, który niedługo się tu zjawi. A jego gniew wytraci was wszystkich. To ty musisz być tym złem. Jakim tam złem? Wcale nie jestem zły, po prostu pracuję dla mego pana. Chcesz mnie zabić? No to spróbuj. Bardzo chętnie, skoro sam się o to prosisz. Zrobię z ciebie bitki. A czy ja z ciebie, wojowniku ciemności? Ale krytym dużo biją. Nic tu nie ma. Miecz przeznaczenia. Mam go zabić, czy będzie po prostu dialog koniec? Głowa. No raczej trzeba go zabić. Chciałem jednak zwiedzić całą wieżę na początku. Trzeci rozdział jednak. Okej. Ostatnio grałem w modyfikację Fabryka Klonów. Bardzo stara niemiecka modyfikacja. Miło, wspominam ten czas. Okej, są przedmioty. Brutkorb i te sprawy. Nie mam aktualnie żadnych zadań. Tam jest jakiś człowiek. Posąg Beliara, niezmieniony. Elaron, co tu robisz? Czytam księgi i staram się wymyślić, co mógłbym zrobić z duszami. Najpierw trzeba było, a potem z duszami? Owszem, wymyśliłem już pewien pomysł na stworzenie zbroi z dusz. Daje posiadaczowi ogromną ochronę. A co będzie ci potrzebne do zrobienia takiej zbroi?
Myślisz, że ci powiem? Jeśli chcesz przepis na zrobienie takiej zbroi, musisz mi zapłacić 800 sztuk złota. Oczywiście kupię od ciebie dusze, które mi przyniesiesz po niezłej cenie. Jak leci? Brakuje mi stołu alchemicznego, ale poza tym jest dobrze. Da się tu żyć. 800 sztuk złota. Nie mam tyle. Mam dla ciebie miejsce, jeśli chcesz, możesz się wprowadzić. Dobrze, a gdzie dokładnie będę mieszkał? Czy chatka jest odpowiednio urządzona? Jestem stół alchemiczny? Nie, nie ma, lecz myślę, że dasz sobie radę tam żyć. Jest to pierwsza chata z lewej strony od wejścia, znajduje się w mieście. Aha, tam. Dawno nie byłem w mieście, zatem wyruszę niezwłocznie. Projekt na zbroję dusz. No dobra. To na kluczyk pewnie jest. Nie. Zapiszmy grę. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dwa wytrychy. Dobra. Ja tymczasem myślę, że zakończę tutaj materiał i widzimy się w mieście.